Słuchajcie, bo stało się coś bardzo ważnego. Bo Ola jest ciekarem i wbiła 21 poziom. Bo był piękny update do Free the Facility. W końcu nie mamy tego pierdzielonego śniegu. To był dramat. Wow, dopiero w lipcu stwierdzili, że śniegu nie ma, no, tak? Ale to jest chyba jedyna z tych większych zmian i chyba jeszcze mgłę dodali, nie? No, mgłę dodali. Dziękuję, prawda idzie. Nie podoba mi się ta mgła, nic nie widzę. Brzydka jest. No, ale mam nadzieję, że bestia nie jest tak... A kto jest bestią w ogóle? Bestią jest Mateusze. Nie ma. Ten Fafikster. O siema, nie. Mateusze. A gdzie wy? Ja robię komputer. Ja się zrespiłem tuż obok jednego. Ja w sumie bo mapy też. Się nie zmieniły, nie? Nie, mapy się raczej nie zmieniły. Bo wszyscy się za Flis tęsknili, więc liczę, że po tym filmie będzie 58 tysięcy łapek w górę. 58 tysięcy łapek w górę? Chyba rekord kanału będzie. Chyba tyle, ile ja mam u siebie łącznie. Ja chyba nawet nie. Sorry, przepraszam. Czy ty bestię znalazłeś? Tak. Och, chyba Bartek, siema. Coś mówiłem i się zamyśliłem i bestię mi tutaj wyszło. I nie czuję, że rymuje. I nie czuję, że rymuje. Ja skończyłem jeden komputer już sobie, tak? Teraz ja uciekam i idę kolejnego łapu. Ja ciągle gram na pierwszej osobie, bo myślałem, że tak trzeba, a po prostu nie miałem skrywanej. Nie musisz. Jest animacja otwierania drzwi. Widzieliście to? Nie. Nie otwierają się teraz, nie jest taka jedna klatka jak w Minecrafcie. Tylko są dwie, tak? Tak cztery będą mniej więcej. Ale zepsuję. Nie zepsułeś. Dlaczego? Halo, dlaczego ja miałabym zepsuć? Bo ostatnio zawsze mi psujesz komputery. To nieprawda. Tutaj ostra obelgi. Czuję się obrażona. Patrz, jakie komputery pięknie znajduję. Ale Ja nic nie będę. O, jeszcze zamknęłam mu przed oczami. A już trzy są zrobione w ogóle, on nikogo nie ma. No i my jeszcze robimy teraz trójkę. Mhm. Bum. Taki ja jest ten wasz kolega, Fafikster. Fafikster. No, on ma ciężką robotę, wy tam mu trolujecie gierkę po prostu. Jest trollowana gierka, faktycznie, tak. W ogóle też bym tak chciał mieć klawiaturę podpiętą instant pod monitor, nie? Takie... Czemu ludzie jeszcze tego nie wymyślili? Ale w ogóle masz trzy klawiatury, to jest dopiero. Ale jedna nie jest podpięta zawsze. Ale dziwnym trafem działało, siemano, siemandero. To co jest? No i co przyszliście, zepsuliście, Ola? No to nie jest właśnie kaczuszka, co już skończyła komputery. Prawie pacjent. Siema? O nie. Nie, Ola, dostałaś? Tak. Czekaj. Ratujcie mnie, punkty dostaniecie. Ja czekam. Aha. Co się dzieje, Olu? Jestem na suficie mapy. Okej, bo ja go tutaj widzę. Fajny update, ale jak cię zamknie, to luz. Ale widziałem taką śmieszną linkę bardzo długą. No, to byłam ja. Bartek, ty jesteś downem! No, ale że ty mnie obrażasz, to nie moja wina, Krystian, że masz wodogłowie na tej karcie. Wodogłowie? Jak ty stanąłeś normalnie przy otwartym oknie, gdzie gościu stał? Dobrze, tak zrobiłem, tak. Siema, Olka. Siema. Chłop za nami. No dlaczego za mną idziesz? Czemu ty mnie mu się bardziej podobasz? Dobra, jak. Dlaczego dwa razy mnie bijesz? No co? Patrzę na was, co on wam robi. Dobra, ja otwieram jedne drzwi. Ale zaraz cię uwolnię, spokojnie. Mhm. Ej, kampi na ciebie. Zapturet. Ale kampi, zobacz. No widzę, że kampi. Co mam z tym zrobić? No dobra, ale tak jakby nie uciekać się ta zrówka. Czekaj, stanę tutaj, żeby był najbliżej. Gdzie ty, Ola? Jesteś jeszcze gdzieś dalej? W tubie. O Boże, gdzie ty jesteś? Bo mi tak trochę życie leci. Halo, no jest na niebiesko teraz. Dobra, wiesz co, jednak ten update to może jest spoko, duży. Ale i tak bardziej wolę Captive. Nie, chwila. A ty tam jesteś, o Jezus. Kurde, a on tak kampi, że to jest dramat. On już nie kampi, a ja umrę zaraz. Ale on... Dobra, nie wrócił jednak. Umieram sobie, robię umieranko. Dobra. Szarżujemy go, Krystian. On wszystkich nas zabije. Czekaj, no nie, no! Macie drzwi, okej. Okay. Jak on cię sadzi, to ja od razu cię ratuję, dobra? Dawaj, ratuj. Dobra, ratowanko.pl. Czekamy. Uderzył cię Krystian? Nie. A które drzwi, tamte? Tak, mogą być. Nie wiem, czy są otwarte w ogóle. Tędy, nie? Nie, chyba nikt nie otworzył. Ale żyjąca jesteś, czy taka półżyjąca? Półżyjąca. Okej, okay. Dzięki za info. Nie dorwał cię? Nie dorwał mnie. To uciekasz, bo już przy drzwiach. Nie wiem, do których. Obojętnie, oba są otwarte. Tak?
No na razie on do jednych poszedł, więc. To do tych drugich chodź. O kurde, on jest tutaj, dobra, uciekamy stąd. Dobra. To, ale on jest przy tych drugich. On jest przy drugich drzwiach. Nie wiem. I zaraz to... się nogą. O nie, Jezu, to jak są drugie drzwi, ale... gdzie jest ten taki mini park jakby? Ola. Boże, czego nie rozumiesz? O Boże, przepraszam. A, dobrze, ja no, to odłożyłem, czyli jednak dobrze zrobiłem. No, easy. On wyszedł nie rozumiem, na mapę, wy nigdy nie wiecie, gdzie jest tu. Nigdy. Ej, wiesz co, trochę ta mapa się zmieniła, bo tam przy wyjściu były takie ogrodzenie. No, to mi tak wydaje. A nie było czegoś. Wszyscy uciekli. No. Update jest taki przyjemny, bym powiedział, że tak nie jest taki duży, ale dużo takich fajnych rzeczy naprawił i tak. Ale dalej jestem na nich zła, że musieliśmy aż do wakacji czekać, żeby się śniegu tak, pozbyć. Żeby śnieg się stopił. Tak? Olo. Ja i moja kaczka kłaniamy się. A bardzo mi się podoba, że w ogóle z tą kaczką macie identyczny uśmiech. No tak. Wszyscy taki był taki cel. Mam taki, taki jak Bartek. Też. Tylko Bartek ma trochę rozjechany. Dlaczego rozjechany? O co ci chodzi? No tak góra dół bym powiedział. Bartek ma najpiękniejszy uśmiech. To się Bartek nie wiem, czy zasłania sobie nos, czy... Nie, jeżeli chodzi o sprawę okularów, to nie mogę. Przepraszam, Bartek, masz drugi najpiękniejszy uśmiech w Roblox. Kto ma pierwszy? Zaraz po moich dwóch. Bo je, no on ma taki... A, okej, okay, wiem. Boże, a, wiem, który, okej, okay, no. A to nawet nie jest uśmiech. No jak to, nie? W życiu o, no ciekawe, Krystian, że ty powiedziałeś takie i nagle się stałeś bestią, prawda? W ogóle nic nie było doładowywane. Wiesz, co jest najciekawsze w tej kwestii? Że nie kupowałem żadnej szansy. A ile miałeś procent takiej ciekawości? Szczerze? Nie wiem. Ej, nie znam tej mapy. Ja po prostu liczyłem na to, że nie będę, bo zazwyczaj jestem i... No, ja nie lubię być bestią, bo to nikt cię nie lubi, ani nic. A ty może zamknij? A że ty komputer już zepsułaś? To nie ja. Boże! Ola, to jest bajt, żeby on poszedł do tamtego, czego nie rozumiesz. Ale czego ty nie rozumiesz, że ja zawsze mówię, że to nie ja? Nieważne, czy to byłam ja, czy nie. No i nie trafiłem przez... No, idę stąd. To za padaka gaming w ogóle. Ej, ta mapa zawsze była? Ja nigdy nie tak, nie była. No otwieraj. O, faktycznie, Krystian, trzy klatki znowu. A tutaj śnieg już pada. No to fajnie, wyczyszczone. To nieźle, że nieźle, jak wy chyba w czwórkę chodzicie, jak już komputer jest zrobiony. Nie. W trójkę. To niezłe robienie komputera. Tu gdzieś było, ale ja nie pamiętam gdzie. Tu jest, ale to chyba nie do zrobienia. Nie, nie do zrobienia. No, no i jak ja mam złapać czegoś? Zbugowałem się. Nieważne. O, jednak nie. Gdzie się zbugowałeś? Nie, tam nie ma, tam nie ma, możemy wyjść. Oho. O, a że chłop zamknięty i Krystian na to trzeba kolegę uratować. Dobra, no w końcu czego poświęcamy? Trudne wybory. Że Krystian tak się spowalnia na tych oknach, naprawdę? Ale o co ci chodzi, panie? I że naprawdę Bartek mi może tak uciec na luzie? Chodź tu, gnojku! Ja słyszę, że wy się dobrze bawicie tam. No, giga dobrze. Nie, no musiałeś w końcu. Za długo to trwało. Za długo to trwało. A ja nie miałem pomysłu. Nie miałem pomysłu, gdzie uciec. No, gdzieś troluje. Trzeba było siedzieć tam w tej sali komputerowej i skakać nad tym, a ty byś się rozpłakał i tyle by cię było. Mogłoby tak być, ale nie musiało. I mnie zamknął. Pod skrzydłami samolotu. Zamknięty Bartek jest. No i jestem teraz zmarznięty. Jesteś zmarznięty i zamknięty. Yo. Bardzo zimno ci? Ale faktycznie Kola ma uśmiech, sprawdziłem to. No, Kola ma jednak uśmiech. Jaka Kola? Tak, zimno. Kolo. A Kolo? Kolo! Musiałem sobie przywołać. Ej, weźcie no. Kurde, czego ty tak tryhardujący jesteś? No bo to jest Krystian. No bo ja zawsze muszę kogoś zamknąć, no jak, żeby to tak było inaczej. O, witam panienko Konenko. Panienko Konenko. Siema. O, panienko Siema. Konenko, no to nie jest zła panienka Konenko, jak mnie uderzyłeś, wariacie ty. No, idź w cholerę. Oh. Panienko Konenko też uderzyłem. No to fajnie, no to zamknij panienko Konenko może. A może ciebie zamknie. A może nie? A może nie? A może nie? Nie? A może ciebie, może... tak? Dobrze. Tak, ja chcę. Proszę. Dziękuję bardzo. O, a po co mnie dotykasz? A po co mnie dotykasz? Gdzie ty idziesz, Krystian? A to idź tam. On chce sobie polecieć stąd. No nie, no jaki ty jesteś niesamowicie magiczny, wiesz? Niesamowicie magiczny. No, chłop zrobił taką idealną rundkę wytajmingowaną, a nie no, ale śmieszny jesteś. Bardzo śmieszny jesteś, chciałabym nawet powiedzieć.
Bardzo. Tak, bardzo. No nie, no jakiego ten ogon Bartek, wystaje? Jeśli chowasz się w szafce, to ogon wystaje ci. No wiem, że ogon wystaje, ale miałem nadzieję, że nie zobaczysz tego ogonka. Zobaczył ogonek, ole, ratuj mnie. Ogonek mi sprzedał. Musisz go pozbyć. Niestety, sprzedał cię twój własny ogon. Jak się z tym czujesz? Właśnie zamarzam. Ej, mówisz, musimy cię przytulić? O, ale że wy tacy mili jesteście, a Krystian to tryhard i teraz tu wróci, będzie nas bił. Gdzie jesteście, tchórze? Nie ma nas. Gdzie, tchórze, jesteście? Nie ma. Ej, halo, kliknęłam, o. No ja nawet nie wiem, gdzie jeszcze są komputery, szczerze. Ej, dobra, to idźmy, nie ma okay, tu, no. Już. No jest no jeden, w samolocie jest, ale nie powiem ci, którym. A co, jest co więcej teraz? Niż jeden samolot? No tak. W sensie, ja do tej pory widziałem tylko dwa komputery ogólnie, ja nie wiem, gdzie jest reszta, gdzie się reszta zrespiruje. No, na mapie, pozdrawiam. To dziękuję, super. Także tak powiedzmy, że bardzo, bardzo doceniam tą informację. O, proszę tutaj bardzo. Widzę. A że tak przez ciebie informacja jest doceniana? Tak, bardzo jest. Patrz, Ola, ja zrobię tak i on mnie widzi. O, ale ja nie wiem, gdzie ty jesteś. No, o, widzisz, ty mnie nie widzisz. O, i drugie drzwi na pyszcz. Patrz, Ola, tu wchodzę. A no? Patrz, o tak, o, i on nie widzi. No bo ogon. No ale to ledwo to wystaje. No zobacz, bo jak ja wejdę, to mnie nie widzisz. A jak stanę bokiem, a to mi łapka wystaje. Dobra, muszę zmienić tego skina. Ha. Ja gdzieś tutaj widziałem jeszcze ten komputer. No ja, tak ja on nie wiem, tu gdzieś. On mnie targał, to gdzieś był. Gdzie on mnie targał? Tu! Ola jest, tu jest, mam. Gdzie jesteś? Tam gdzie byliśmy. A tu! No, przeszliśmy tu. Obok. On tak wygląda jak niego komputerowy. Tu. Dobra, co? Dobra, trafiłem. Nie. W ogóle wszyscy jeszcze żyjemy. A gdzie jest ten typiarz? Pewnie Krystian go tryharduje. Pewnie tak. Jaki typiarz? No ten typiarz drugi. No ten typek. Który? No. Mateo i Fafiko. No a nie, trafiłem przez ciebie, pogratuluj sobie Krystian. No rób go do końca! Siośmano, witam serdecznie. Ale dostałeś? Ale naprawdę, ja tak wracam, a Bartek gdzieś tu będzie zaraz pewnie w szafce siedział. Znając szczęście. Nie, tu nie ma, mnie tu nie ma, mnie tu nie ma. Ty mnie nie widzisz. Nie chcę z tobą iść nigdzie. Halo, on mnie porywa. On dobra, mnie idę. Porywa. Chodź, Aleńka, idziemy sobie. Ale ja nie chcę. A, no dobrze, to szanuję. No to może ją zostawisz i dobrze, mnie też zostawisz. Ją. No i a ty jesteś taki nadgorliwy, wiesz? Ale ja mu uciekłam, Bartek. A, no a ja nie, bo chciałem cię ratować. No bo masz ty głupi, o patrz, kupiłem sobie białą powłokę, po świata i o, dobra. Mogę sobie zamarznąć, jak taki jesteś, to bez sensu tak grać. Proszę. A, witam pana Fafikstera. Ja słyszę, fajnie się bawisz, Krystian. No. A Jezus. Zawsze użyję tego biegania w momencie, kiedy ktoś przeskoczy przez okno i nie idzie w ogóle nic zrobić. Jak ej, a my robiliśmy na ten komputer... O dobra, nic nie mówiłem. To jest największa totalna padaka, jeśli chodzi akurat o to. To. Używasz biegania i okazuje się, że zaraz za rogiem w sumie ej, ktoś bo tego. Pan Mateusz zamarł, ja teraz zobaczyłam. Nie, on wyszedł chyba. Nie. Nie, on zamarł, bo on był w tym... O Jezus. Siema. To jest takie, używasz szybkiego biegania, żeby zaraz się zablokować na oknie, kuźwa. Ale straszny jesteś. Dzięki, że nie potrafisz przerazić. Dobra, otwieramy. Ty to otwierasz? Tak, otwieram. Ale nie mów, bo on tutaj przyjdzie przecież. Ale on nie wie, który. A, no dobra, to dobra. To jest też ta kwestia, nie? Jakoby nie patrzeć. Dobra, Ola wie. On wie. Tak, wie? Coś tu... O! Bartek, ale... Cicho. Aha, bo wy macie tu przejść, a nie ważne. Ja nie wiedziałem, że z tego pokoju jest wyjście, tak? Ale dobrze, że powiedziałaś, Ola, dobrze, że powiedziałaś. Ale, Krystian, przyznam, bardzo, bardzo ładnie grałeś tą bestią, jestem Mateo pod wrażeniem. Mateo został pokonany przez ciebie. Cały czas, jak spotykałem kogokolwiek, używałem speeda do boosta, tak samo w przypadku Bartka. I w momencie, kiedy użyłem tego speeda do boosta, akurat ktoś przeskakiwał przez okno, a jak masz speed boosta, to nie możesz nawet skakać. Tak. Ej, od kiedy to jest taka śmieszna ta? Co? Że jak się wejdzie do tej jaskini, to się przenosi do jakiejś takiej mapy. No, ona było? Tam zawsze była. A, okej. Okay. Więc no, było, że tak powiem, było fajnie. Ale nie kampiłem, bo zostawiałem i odchodziłem.
Dokładnie, super Ela powiedziałaś. No ja tak dziękuję. Właśnie było. Ja wiem, ja wiem to. Ja wiedzę, Elo. Weź może idź se stąd, czy coś?